Dzień dobry Państwu. Jest upalny, niedzielny poranek. Słońce świeci już tutaj bardzo mocno, dlatego razi mnie w oczy, nic nie widzę na ekranie, nie wiem co Państwo widzą. Ale domyślam się, że widzą Państwo tutaj taki znak, który ostrzega przed tym, że jest zwężenie na drodze. I ten znak został tutaj zamontowany, zdaje się, że parę dni temu, dlatego że to widać nawet po tym, że jeszcze widać no, prawie że świeżą ziemię wkopaną tutaj wokół tego znaku. I pokazuję Państwu ten znak nieprzypadkowo, dlatego że pokażę Państwu jeszcze tutaj 10 metrów dalej, że jest ten mostek, o którym już pisałem, że ma takie dziury w sobie. No jest taki, tutaj są takie dziury w tym moście. Ten most, no tutaj na brzegu przynajmniej to grozi zawaleniem. Ja robiłem reportaż o nim już gdzieś około 2 tygodnie temu. I sytuacja na tym moście wtedy wyglądała zupełnie tragicznie, dlatego że on miał takie niby zabezpieczenia, tylko że te zabezpieczenia leżały sobie wtedy na ziemi tutaj. Także te dziury były po prostu niczym nie zabezpieczone. Nawet te zabezpieczenia stanowiły niebezpieczeństwo tutaj dla przejeżdżających samochodów. Bo leżały po prostu tak położone na ziemi, no ktoś je przewrócił. I tak sobie leżały przez wiele dni. Natomiast po moim reportażu one zostały zamontowane tak już prawidłowo i zobaczcie Państwo, że nawet zostały przyspawane, także teraz jakiś tam chuligan, który tutaj będzie przechodził, nie ma szansy raczej ich łatwo, że tak powiem, obalić, bo zostały no, fachowo zamontowane. No dziury są, tak? Także no, na remont ten mostek jeszcze czeka, ale już nastąpiła pewna poprawa na lepsze. Także w tym momencie z optymizmem i z radością mogę powiedzieć, że ci dwaj panowie, którzy tutaj przyjeżdżali wtedy, jak kończyłem ten reportaż i mówili, że nie warto o tym w ogóle wspominać, bo władze wiedzą, a i tak nic nie zrobią, to nie mieli racji, dlatego że władze coś zrobiły. Na tym mostku jest już bezpieczniej, dlatego że jest, nadal jest dziurawy, ale przynajmniej jest dobrze zabezpieczony. Są znaki, które ostrzegają przed niebezpieczeństwem tam z przodu, przed tym mostkiem oraz te dziury są też zabezpieczone, także widzą Państwo, warto czasem interweniować w różnych sprawach przez telewizję Magister TV. Oczywiście w większości spraw, w których tutaj interweniowałem, nic nie zostało zrobione, a czasami to nawet jakiś tam banalny kawałek barierki, nawet czasami 30 cm wystarczy, żeby coś tam poprawić na lepsze. No ale nie od razu Kraków zbudowano, nie od razu Staszów naprawiono. O, akurat przychodzi mój uczeń. Chodź na chwilkę tutaj. Powiesz coś o naszej świetlicy, w której działaliśmy? Co tam jest? No tutaj powiedz do kamery. Nie będę nic mu gadał na razie. Nie będziesz nic gadał, dobra. Widzą Państwo, nie wszyscy są chętni do rozmów, ale to akurat przychodził uczeń przypadkowo, który też do tej naszej świetlicy chodził. No akurat nie ma ochoty nic mówić. Ale to nic. No ja się z Państwem pożegnam, tutaj słońce mnie bardzo oświetla. Do widzenia Państwu.